Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam dzisiaj na odcinek z grą The Long Drive. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Nie, nadal nie ma języka polskiego. Zobaczmy, kiedy ja ostatnio grałem. To będzie wersja. Ta. Prawda? Tu możecie sobie zobaczyć ziarno, jakby ktoś chciał sobie je odtworzyć, ale tam pani ciekawego nie było, więc no ale tutaj przynajmniej wiecie. Tak, miałem ogólny problem z tym pojazdem. W ostatnim odcinku, który był kiedyś tam, w jakiś upalny dzień, że auto strasznie trzęsło. I otrzymałem podpowiedź, jakiś komentarz, że to z powodu tego, że moje opony są zdarte, chociaż w tych innych samochodach nigdy nie miałem z tym problemów. No ale dobrze, skoro. No teraz się nie zatrzymam, bo jak widzicie, zachodzi słońce. Więc zjedziemy sobie do jakiejś miejscówki. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Czy tu nam pokazuje, ile przejechałem? 2 km tylko? Aha, bo to jest nowy samochód. No dobra. Nie było żadnego patcha, więc tutaj nic się nie zmieniło. Poza tym, że mamy to wozidełko, sobie światełko. Wow, jak ładnie podświetlone na zielono. Zielona żaróweczka. Kiedyś, dawno temu, o, tu anegdotkę wam powiem, za dawnych czasów. Pierwsze komputery typu Commodore 64 8-bitowe, czy Atari. Atari nie miałem, ale miałem Commodore 64, a jeszcze wcześniej VIC 20. No, zwykle albo były podłączane do telewizorów. Ja nie miałem takiego komfortu, ale miałem swój monitor. Tylko te monitory zwykle były kineskopowe, oczywiście, i czarno-białe, czyli właściwie czarno-białe w sensie jednokolorowe, ale to nie znaczy, że był kolor czarny i biały. Akurat wiem, że były jakieś odmiany telewizorów bursztynowych, czyli czerń i taki kolor pomarańczowy. Natomiast ja miałem taki monitorek do mojego komodorka właśnie w takim kolorze zielonym, czyli wszystko miało kolor albo czarny, albo różne odcienie tej zieleniny. Więc we wszystkie gry ogrywałem właśnie w takim monochromatycznym. To też miało swoje plusy. Z jednej strony, no wiecie, kolor to jednak kolor. Też komodorek miał podobno słabe kolory. Ale jak wszystko było w jednym kolorze, to były ładniejsze te przejścia tonalne i nie było to takie agresywne kolory nie były. Chociaż ciężko było na przykład grać w grę Pit Stop 2 na przykład, gdzie tam zużywały się opony i w zależności jaki miały kolor, widzieliśmy dokładnie zużycie tych opon na krawędzi. Tu można było się domyślać pod kątem jasności takiego obrazu. No to tyle z anegdotek. Potem dorobiłem się Amigi 500, którą miałem przez wakacje i grałem, wtedy ogrywałem już na telewizorze. Niestety to blokowałem, może powiedzieć, na cały dzień telewizor. A pod koniec lata miałem wybór, albo decyduję się na monitor kolorowy, wtedy już do Amigi, albo wymieniam komputer na peceta. I zdecydowałem się na peceta, który był dużo gorszy na tamte czasy. Jeszcze wtedy nie było kart graficznych takich super akceleracji sprzętowej. Wtedy jeszcze gry były na DOSie i miały jednak tę ilość kolorów dużo mniejszą i rozdzielczość niż Amiga. Z Amiga wtedy miała ładniejsze gry. Przez jakiś czas oczywiście. Potem pamiętam, pojawił się DirectX i wszystko się zaczęło rozwijać. Tak, i potem akceleratory, właściwie Voodoo, czyli takie karty doładowywujące grafikę,
Natomiast potem powstały karty graficzne, które już miały zintegrowaną tą akcelerację. Riva TNT2 czy coś takiego, chyba miałem taką wersję. I wtedy to już ruszyło z kopyta i teraz mamy te różne karty RTX-y i inne rzeczy. Szmery, bajery. Dobra. Słuchajcie, ja sobie gadam, jadę i nic nie mogę znaleźć. Dobra. Na szczęście już jest. Chyba o tym już też opowiadałem kiedyś, ale jakby powtórzyłem się z tematem. Ej, że widzieliście to? Bo ja to widziałem. Oczywiście odcinek będzie trwał pół godziny. Jacie, ale jestem gałąź. Ja nie chciałem tego ściągnąć. Ja chciałem się przespać. Tylko już nie pamiętam, jak było sleep. Settings, kontrole. Nie ma? Jest, dobra. Wyleciało mi z głowy, gdzie jest spanie. Spacja? Linku. To będzie... Sleep jest, V. Dobra. Wiemy. Dobra. Wysiadka. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje. Tutaj jest ta opona taka zniszczona. Ale zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj widzę samochód. Taki sam, jaki mamy. Więc jest szansa. Jest. Że telewizor. Że uda nam się coś tutaj pozmieniać. Powymieniać jakieś elementy. Fajnie byłoby zmienić. Niech on tu nie przychodzi. Albo ta oponka. O, zobaczcie, jaka jest zniszczona. Felga jest ok. Natomiast oponę wypadałoby wymienić. No dobra, tu jest jeszcze jakaś lodóweczka, której się trzeba pozbyć. Ale zobaczymy, co jest w środku. Jest jakaś bułeczka. Rogaliki jakieś. Tu kolejna lodówka. Pytanie, czy coś jest u góry. Tego nie wiem. Ja musiał się dostać do środka, tylko ja się boję ruszyć ten pojazd. Tu jest taka w miarę dobre koło, ale czekajcie. Ła, tam było, że pusty bak jest. A, bo to jest bardzo nisko. Ajej. Niedobrze. Teraz bym musiał to push. Pcham i nie mogę pchać, bo nic się tam nie dzieje. Tu są jakieś części od Volkswagena. Jakaś butla. Ewidentnie coś tu się stało złego i coś tutaj utknęło. Jak wejdę tutaj, to mogę nie wyjść potem. Będzie problem. Czyli tak to rozegrano. Nie za dobrze. Ale dobra, mamy opony, słuchajcie. Ona jest, nie wiem, czy jest od tego modelu. Obstawiam, że tak. Ej. Jest. No i teraz się okaże, czy faktycznie to była kwestia opony. Te nie są aż takie złe. Ta jedna była mega bardzo słaba. No szkoda, że tam się... O, możemy dostać, ok. Możemy pchnąć, ale z tym pchaniem to tak słabo nam wyjdzie chyba. Bo on tutaj nieźle to on utknął.
I to na dobre. Mogę spróbować tu. Chciałem to rzucić, ale nie mogę. To jest jakiś. Nie można tego pchnąć w ogóle. Dobra, uciekamy stąd. Tylko teraz proszę, dajcie mi się wydostać. Okej. Jedziemy. Tutaj nic nas ciekawego nie spotka. Ja nawet nie wiem, ile mam paliwa. No dobra. I zobaczcie, nadal piszczy. Już teraz nie, ale na początku piszczał. No nieźle, tam był kamień. Ten krążownik taki nie za bardzo jest do jazdy. No na razie jedzie, ok. Nie skacze, czyli wygląda na to, że to pomogło faktycznie. Ta opona była mocno zdezelowana. Możemy teraz gnać przed siebie. Pięknie. Piękny obrót. Coś zgubiłem, ale wszystkie koła są najważniejsze. To nie było celowe, po prostu mnie tak wyrzuciło. Myślałem, że się uda mi z tego wykaraskać, ale... Wsiądę do środka i zobaczymy, jaką prędkość on tu uzyskuje. Nie, on się ładnie tutaj zbiera. ...110... ...120 i jeszcze chce jechać. Czyli tyle, ile pokazuje na liczniku, tyle wykręca. Pewnie jeszcze w milach jest. To okej. To mi się podoba. Tylko jest trochę niestabilnie. Natomiast tutaj mamy jakiś garaż na horyzoncie. I jakiś samochód nawet. Volkswagen. Ogołocony, nawet silnika nie ma. Piękna karoseria, czyściutka. Ładny kolorek, bordowy. Ale niestety nie ma. Tylko łóżko. Tu nie ma nic. No niestety, pusto. Uciekamy stąd. To mi się przypomina gra Mad Max, grywałem. Wszyscy psioczyli na tę grę, ale miała kilka fajnych mechanik. Mi się ona podobała graficznie bardzo. To prawda, no pewnie, że mogła być lepsza, ale ogólnie dużo zabawy mi sprawiła. Jest seria nawet na moim kanale, jak ktoś chce obejrzeć. Dobra, gramy. Natomiast takich gier, jak teraz sobie przypomnę, jak już mówiłem o komodorku,
samochodowych. Była gra Test Drive, to była taka kierownica na pół ekranu, w sumie nic ciekawego tam nie było. Natomiast z takich gier właściwie, można powiedzieć, z otwartym światem, wtedy raczej czegoś takiego nie było, ale była taka gra, nie wiem czy dobrze powiem, Road Race chyba. Ona polegała na tym, że była taka droga, trochę właśnie tak jakby zza pleców, taki mały samochodzik z takimi dużymi kołami i przemierzaliśmy Stany Zjednoczone z jednego brzegu do drugiego. Wybraliśmy sobie zawsze jakąś trasę, bo były różne. Wybieraliśmy sobie i po prostu jechaliśmy. Ja, ogólnie trasy były takie bardzo uproszczone, ale... Nie mówcie, że on tyle pali, że on już nie będzie jechał. Co się stało w ogóle? Czemu? Super. Super. Nie zatankowałem, a nie spojrzałem, ile mam baku. Niedobrze. Bardzo źle. Zobaczmy. Czyli wynika z tego, że ten pojazd po prostu jest strasznie paliwożerny, a nie spojrzałem. No i co teraz? Gdzie idziemy? Chyba koniec tego odcinka. Zakończył się szybciej niż myślałem. Ajajaj, nawet go nie ustrzeliłem. No dobra, słuchajcie, krótki odcinek, 17 minut, ale będzie okazja, żeby zacząć od zera w kolejnej serii. Nic na to nie poradzę, no. Do następnego odcinka, cześć.